Węzeł Mistrzejowice. To na niego zwrócone są chyba dzisiaj wszystkie oczy w Krakowie. Potężna inwestycja obok węzła Grembałów na ostatnim odcinku S7 w Nowej Hucie, który dzieli nas od domknięcia ringu obwodnic wokół miasta. Tak, w przyszłym roku ukończenie tej budowy to będzie wielkie wydarzenie, które moim zdaniem powinno być hucznie celebrowane w Krakowie. Tydzień temu, 26 września, nastąpił tu kamień milowy. Budowana od ponad roku ogromna, 1,5-kilometrowa estakada wreszcie dotarła na swoje miejsce. Proces nasuwania został zakończony i, co warto podkreślić, planowo. Na budowie spędziłem 2 dni i długie godziny, rejestrując dla Was te ostatnie momenty tego ogromnego procesu. Na początku chciałbym serdecznie podziękować konsorcjum Gulermak i Mosty Łódź za umożliwienie i pomoc w nagraniu tego materiału. Szczególne podziękowania składam na ręce pana Pawła, kierownika budowy, za jego pomoc i zaangażowanie, dzięki któremu ten materiał mógł w ogóle powstać. Dziękuję również Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za zgodę na filmowanie. Pozdrawiam pana Kacpra Michnę, rzecznika prasowego krakowskiego oddziału. Dziękuję za niestrudzone informowanie nas o wszystkich ważnych wydarzeniach w Krakowie. Pamiętajmy też o inspektorach, którzy na każdym etapie budowy dbają dla nas o to, żeby wszystko było zrobione jak należy. Dziś na tapet biorę drugi raz budowę tego wielkiego węzła drogowego, w szczególności skupiając się na samej estakadzie. Przypomnę tylko, że na moim kanale jest pierwsza część filmu, w której bardzo szczegółowo wyjaśniam zawiłości powstawania tej estakady budowanej metodą nasuwania podłużnego. Link do filmu w opisie i teraz na ekranie. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do tego materiału, bowiem w tym filmie skupię się na nowych aspektach tej budowy. Omówimy końcowy etap nasuwania oraz oglądniemy kilka timelapsów, na których ze szczegółami zobaczycie, jak to wszystko działa. Sądząc po Waszych komentarzach, część widzów mojego kanału czeka na ten materiał z wytęsknieniem. Ze swojej strony dodam tylko, że opracowanie takiego materiału trwa. Zebrane filmy należy skonsultować z wykonawcą, zebrać informacje, opracować je. Wszystko robię sam i mam nadzieję, że warto było zaczekać na ten film. Na początku zróbmy podsumowanie. Estakada budowana na węźle Mistrzejowice łącznie ma około 1589 metrów długości i należy do najdłuższych tego typu konstrukcji w Polsce. Estakada składa się z 2 równoległych ustrojów nośnych, czyli oddzielnych jezdni dla każdego kierunku ruchu. Jezdnia w kierunku Warszawy ma 915 metrów długości i powstała z 40 segmentów, natomiast jezdnia w kierunku Nowej Huty, Rzeszowa, 942 metry i 41 segmentów. Różnica długości około 27 metrów wynika z przebiegu. Południowa nitka biegnie po zewnętrznym łuku, więc jest dłuższa. Każdy segment ma długość 17 do 26 metrów oraz wagę od około 500 do ponad 750 ton. Przy wysokości segmentu około 3,3 metra oraz szerokości od 16 do 24 metrów. Łączna masa konstrukcji jest szacowana na około 55 tysięcy ton. Estakada w Mistrzejowicach budowana jest z wykorzystaniem technologii nasuwania podłużnego, co oznacza, że kolejne segmenty konstrukcji były wytwarzane na miejscu w wytwórni segmentów i sukcesywnie przesuwane na podpory. Prace przy nasuwaniu drugiej części estakady rozpoczęto we wrześniu 2024 roku. Wtedy uruchomiono wspomniane specjalne stanowisko prefabrykacji segmentów w rejonie skrzyżowania ulic Petofiego i Łowińskiego. Każdy segment zbrojono i betonowano w szalunku na placu montażowym, a po osiągnięciu przez beton wymaganej wytrzymałości segment dołączano do już zbudowanej części i za pomocą siłowników hydraulicznych wysuwano całą konstrukcję naprzód. Szczegółowo wyjaśniam to w pierwszej części materiału poświęconemu tej budowie. Proces odbywał się segment po segmencie. Zwykle co miesiąc przygotowywano 3 do 4 nowych segmentów dla każdej nitki. Pojedynczy skok nasuwania trwał około 6 godzin. Prędkość przesuwu była bardzo mała, rzędu 7 do 10 cm na minutę, czyli maksymalnie około 6 metrów na godzinę. Nad dokładnością procesu czuwali geodeci, którzy na bieżąco mierzyli ułożenie obiektu i w razie potrzeby korygowali tor przesuwu o kilka centymetrów. Dzięki temu udało się precyzyjnie połączyć nasuwaną konstrukcję z drugą częścią estakady,
budowaną od przeciwnej strony. Dopuszczalna tolerancja na styku wynosi zaledwie 4 cm. Istotnym elementem technologii nasuwania był tak zwany oven back, czyli stalowy dziób montażowy umieszczony na czele wysuwanej estakady. Oven back o długości około 32 metrów i masie 90 ton pełnił rolę tymczasowego wspornika. Opierał się na kolejnych podporach przed wysuwanym segmentem, zabezpieczając konstrukcję przed nadmiernym ugięciem lub złamaniem podczas nasuwania. Gdy nasuwana konstrukcja zbliżała się do końca, oven back demontowano etapami. Najpierw skracano go i dosuwano ostatnie fragmenty estakady, już bez jego pełnej długości. Proces nasuwania zakończono 26 września 2025 roku. Dzień wcześniej, w dniu 25 września, przesunięto estakadę na podporę tymczasową i przygotowano konstrukcję do usunięcia ostatniego elementu dzioba montażowego zwanego awanbekiem. Tłumaczę dokładniej. Ostatni etap nasuwania, ze względu na konieczny demontaż dziobów montażowych dla obu nitek estakady, musiał być wspomagany przez specjalnie przygotowane dwie betonowe podpory, stworzone właśnie na potrzeby finału tego procesu. To tymczasowe rozwiązanie zapobiegło złamaniu estakady, przejmując częściowo jej ciężar zamiast awenbeku i stabilizując konstrukcję podczas ostatnich przesunięć. Zaraz po zakończeniu nasuwania podpora zostanie zdemontowana, ustępując miejsca dolnej łącznicy zjazdowi w kierunku ulic Petofiego i Okulickiego, który czeka na kontynuację budowy z obu stron estakady. Demontaż awenbeku zobaczycie teraz na filmie. Sam proces demontażu polegał w pierwszej kolejności na przecięciu lin sprężających, które wewnątrz betonowego segmentu wprowadzają siły wewnętrzne, przeciwdziałające efektom takim jak odkształcenia i rysy, wywoływanym przez obciążenia zewnętrzne. Spójrzmy na ten rysunek, który wyjaśnia w obrazowy sposób działanie lin sprężających. Po demontażu awenbeku ostatni segment estakady w relacji Warszawa-Rzeszów został dosunięty. W ten sposób zakończono najbardziej pracochłonny i wymagający etap budowy węzła Mistrzejowice. Bez wątpienia również najbardziej spektakularny. Cały ten proces możecie zaobserwować na kilku kolejnych ujęciach timelapse, które specjalnie dla Was przygotowałem. Podczas końcowego nasuwania wszystko było na bieżąco kontrolowane przez geodetów, którzy precyzyjnymi urządzeniami pomiarowymi nadzorowali każdy ruch konstrukcji. Zwróćcie uwagę na filmie na pracę ciężkiego podnośnika z długim wysięgnikiem. To dzięki niemu, choć brzmi to jak science fiction, można w niewielkim zakresie korygować tor nasuwania konstrukcji, gdy zaczyna on odbiegać od zaplanowanego kursu. Za jedno z ujęć pokazujący cały proces nasuwania z góry serdecznie dziękuję Łukaszowi Pacholczykowi z kameradron.pl, z którym współpracowaliśmy przy rejestracji ostatnich etapów nasuwania. W dalszej części filmu zobaczycie prawdziwą petardę od Łukasza. Pozdrawiam i dziękuję za ten materiał. Przypomnę, że pierwszym etapem budowy estakady była realizacja około 300-metrowego odcinka od strony Warszawy. To właśnie z nim kilka dni temu spotkała się nasuwana od strony Nowej Huty najdłuższa część estakady. Co ciekawe, ten pierwszy fragment również był budowany metodą nasuwania podłużnego. Pojawia się więc naturalne pytanie. Skoro tak, to czemu nie zbudowano od razu całej estakady za jednym razem? Otóż odpowiedź jest dość techniczna, ale naprawdę prosta do zrozumienia. Obie części estakady mają różne krzywizny, czyli mówiąc inaczej, inny promień łuku, po którym biegną. A warto doprecyzować, że każdy segment tej estakady jest tak naprawdę wycinkiem ogromnego okręgu o promieniu mniej więcej 1 km. Nie wszyscy to wychwycili w moim pierwszym filmie. Pojawiły się w komentarzach różne wątpliwości, więc spróbuję wytłumaczyć to jeszcze raz bardziej obrazowo. Gdyby budowlańcy, dajmy na to, się zagapili i produkowali kolejne segmenty estakady o tym samym promieniu, to po jakimś czasie konstrukcja zatoczyłaby pełny okrąg i spotkała się z powrotem na wytwórni przy ulicy Petofiego. Tymczasem 300-metrowy odcinek od strony Warszawy biegnie po innym łuku niż reszta estakady. Ma po prostu inny promień zakrzywienia. Dlatego właśnie budowę podzielono na dwa etapy.
z dwóch różnych stanowisk nasuwania, tak żeby obie części mogły finalnie się precyzyjnie połączyć. I jeszcze jedno uściślenie, ważne, bo pojawiły się o to pytania. Estakada porusza się wyłącznie po wycinku okręgu. Nie ma możliwości skręcania ani zmieniania promienia w trakcie nasuwania. Zaczynamy proces z konkretnym założeniem geometrycznym i każdy segment musi dokładnie to założenie powielać. Inaczej konstrukcja po prostu by się nie zeszła albo zwyczajnie zjechała ze słupów nośnych. Mam nadzieję, że to wszystko jest już jasne. Jedziemy zatem dalej z tematem. Po zakończeniu nasuwania całej estakady rozpoczyna się kolejny kluczowy etap. Wymiana tymczasowych łożysk ślizgowych używanych podczas nasuwania na docelowe łożyska mostowe, które pozwolą konstrukcji pracować w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Z fizyki wiemy, że wszystkie materiały, nie tylko metale, podlegają rozszerzalności cieplnej. Beton również. W trakcie roku konstrukcja może się wydłużać lub skracać nawet o kilka czy kilkanaście centymetrów. Do tego dochodzą obciążenia od ruchu pojazdów, skurcz betonu i jego długoterminowe pełzanie, czyli bardzo powolne, ale trwałe zmiany długości pod wpływem ciężaru i czasu. Zjawisko pełzania może trwać wiele lat i związane jest również między innymi z powolnym procesem schnięcia betonu po okresie produkcji elementów. Żeby konstrukcja nie popękała pod wpływem tych sił, musi mieć możliwość swobodnego, kontrolowanego przesuwu. I tu wchodzą w grę łożyska, elementy, które na co dzień są niewidoczne, ale absolutnie kluczowe. W przypadku tej estakady stosowane są łożyska garnkowe. To specjalne elementy, bez których trudno wyobrazić sobie współczesne mosty czy wiadukty. Ich zadaniem jest przejęcie ogromnych sił pionowych i poziomych oraz umożliwienie bezpiecznych przesunięć i obrotów ustroju nośnego. Dzięki nim konstrukcja mostu pracuje stabilnie i zachowuje trwałość przez długie lata. Bez takich rozwiązań przy pierwszej większej zmianie temperatury cała estakada mogłaby dosłownie zacząć sama siebie rozrywać. Operacja wymiany łożysk polega na podniesieniu konstrukcji siłownikami hydraulicznymi, demontażu łożysk ślizgowych, montażu łożysk docelowych i opuszczeniu całej konstrukcji. Wymiana łożysk w jednej nitce potrwa około 2 miesięcy. Co będzie się działo dalej? Po zakończeniu wymiany łożysk nastąpią roboty wykończeniowe na górze ustroju, krawężniki, płyta, nawierzchnia. To ogrom pracy, który potrwa kolejne miesiące. Między dwoma fragmentami estakady, tym krótszym 300-metrowym od strony Warszawy i tym dłuższym około kilometrowym od strony Nowej Huty, znajduje się dziś około metrowa przerwa. To nie żadna pomyłka ani niedoróbka, lecz celowo pozostawiona szczelina, w której zamontowana zostanie tak zwana dylatacja palczasta. To urządzenie ma jedno zadanie – połączyć te dwie niezależne konstrukcje, a jednocześnie pozwolić im pracować osobno. Rozszerzać się, kurczyć czy delikatnie przesuwać pod wpływem temperatury, ciężaru i zjawisk, które zachodzą w betonie przez lata. Bo trzeba pamiętać, że to nie jest sztywna bryła, to konstrukcja, która reaguje na wszystko, co się dzieje dookoła. Dylatacja palczasta wygląda trochę jak stalowy grzebień. Z obu stron szczeliny montuje się stalowe płyty z wysuniętymi palcami, które zachodzą na siebie, jak palce dwóch rąk. Gdy jedna część estakady się rozchodzi, a druga kurczy, palce przesuwają się względem siebie, a jezdnia pozostaje gładka i ciągła. To rozwiązanie pozwala na przemieszczanie nawet do plus minus 50 cm. W dalszej kolejności w trakcie zimy zostanie zdemontowana wytwórnia segmentów przy ulicy Petofiego. W ciągu około 3 tygodni teren ma być przygotowany pod dalsze roboty ziemne i prace przy budowie S7. Okres zimowy rozpoczynający się od 15 grudnia potrwa do 15 marca. W okresie tym zostaną ograniczone roboty betonowe, które są prowadzone tylko przy dodatnich temperaturach. Duże roboty wykończeniowe planowane są na wiosnę. A my powoli dotarliśmy do momentu, w którym większość rzeczy, które chciałem Wam przekazać, już omówiłem. Ale na koniec mam dla Was dwie ciekawostki i dwie niespodzianki. Pierwsza z nich to trójwymiarowy model fotogrametryczny węzła Mistrzejowice, który przygotowałem specjalnie dla Was przy okazji zbierania materiałów do tego filmu. Powstał on z około 4000 zdjęć z drona. Muszę wspomnieć, że od jakichś 2 lat obok kanału Kraków z Nieba oddałem się jeszcze jednej pasji, też mocno związanej z dronami – fotogrametrii.
W skrócie to technika, dzięki której z tysięcy zdjęć wykonanych z powietrza tworzę szczegółowe modele 3D budynków, zabytków i całych przestrzeni. To jak skanowanie miasta aparatem tylko z lotu ptaka, tak w bardzo ogólnym uproszczeniu. Efektem tej pasji jest projekt Kraków 3D, który możecie już kojarzyć, a wspomniany model węzła Mistrzejowice znajdziecie teraz na ekranie oraz w opisie pod filmem. Możecie obejrzeć ten węzeł prawie na żywo, w trzech wymiarach z dowolnego kąta. Druga niespodzianka to prawdziwa petarda. Bardzo długi timelapse z budowy węzła Mistrzejowice, który pokazuje prawdziwą magię powstawania tej konstrukcji. Dzień po dniu, segment po segmencie. Timelapse dostaliśmy od Łukasza Pacholczyka, który zawodowo zajmuje się rejestrowaniem ujęć z wielu budów, a powiem wam od siebie, że robi to fenomenalnie. Pod filmem znajdziecie również link do jego profili społecznościowych. I szczerze polecam, bombardujcie go wiadomościami i lajkami, żeby wrzucał więcej takich materiałów, bo naprawdę jest na co popatrzeć. Powoli zmierzamy do końca tego filmu. Kosztował mnie on mega dużo pracy i czasu. Jeśli doceniacie moją pracę, możecie w tej chwili przede wszystkim zasubskrybować mój kanał, bowiem wielu z was pomimo kilku lat spędzonych razem ma wciąż jeszcze taką możliwość. A jeśli bardzo doceniacie moją pracę, możecie postawić mi przysłowiową kawę lub odwiedzić konto Patronite. Zakończenie nasuwania segmentów estakady było kluczowym kamieniem milowym, ale do ukończenia węzła Mistrzejowice pozostaje jeszcze sporo prac wykończeniowych. Po demontażu placu wytwórni segmentów zacznie się budowa brakującego przyczółka estakady od strony Petofiego. Następnie cała konstrukcja wymaga przygotowania do użytkowania. Zaizolowania płyty estakady, wykonania nawierzchni jezdnej, montażu barier oświetlenia, odwodnienia i tym podobne. Już teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że około rok zajmą prace wykończeniowe związane z estakadą i całym węzłem. W praktyce oznacza to, że kierowcy skorzystają z węzła Mistrzejowice dopiero w drugiej połowie 2026 roku, a ja na tę okazję szykuję już fajerwerki. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam moich patronów i do zobaczenia na kolejnym filmie.